Jak ja zaczynałem gdzieś pracę, czy nawet jeszcze niedawno, każdy mówił mi, że musisz bywać na imprezach, bo wtedy wiedzą, że jesteś. Musisz chodzić na jakieś promocje, nie wiem, butów, kosmetyków, ciuchów. Gówno prawda. Naprawdę, gówno prawda. Nigdzie nie chodziłem, nigdzie nie byłem. I nie pracuję, masz Facebooka, nie masz jestem. instagrama. Aktor nie musi bywać, żeby grać. Dla mnie jest żenujące to, i mówię o tym otwarcie. Jak widzę, że jacyś aktorzy czy aktorki chodzą na otwarcie butiku jakichś butów albo ciuchów i cieszą się, że dostaną buty. No przecież to jest taka żenada, kurwa, za przeproszeniem, ich stać, żeby sobie takie buty kupić. Więc z czego się ktoś cieszy, że idzie jako aktor, który zarabia pieniądze. Idzie do sklepu i dostaje buty lub woreczek kosmetyków. No, przecież to jest taka żnada, stary, że oczywiście ktoś może to robić, ale nie mówmy, nie wmawiajmy od młodym aktorom, że to jest droga do pracy. Chyba, że chcesz być celebrytą, czyli chcesz być znany tego, że jesteś znany, a nie ze swojego talentu. A aktor jest znany ze swojego talentu.